koniec po uwielbieniu będą dwie panie zbierać świadectwa. Może po niej niech staną, pokażą się. Jeżeli ktoś z was krępowałby się podejść tutaj i powiedzieć, to może właśnie dać je spisać. I mamy tych świadectw, słuchajcie, już 14 spisanych, chociaż kilka przeczytam, bo to są z zeszłych naszych mszy i uwielbień. Kobieta, 68 lat, miała dolegliwości oddechowe i ból prawego kolana. Oddech wrócił, swobodnie oddycha, kolano przestało boleć. Kobieta, lat 71, bolała kostka lewa stawu skokowego. Jest ruchomość, ból ustał. Kobieta kolejna, wiek 53 lata, ból kręgosłupa i duszy. Uzdrowienie nastało w mojej duszy i kręgosłup przestał boleć. Czułam ciepło w ciele. Pani mówi, że wychodziła w jasności i było błogo i lekko. Podczas modlitwy o przebaczenie poczułam zimno w całym ciele, a serce było gorące. Żar miałam w sercu. Poczułam obecność Boga. Tutaj może takie dłuższe, to będę skracał. Też mamy świadectwo właśnie o dziecku, które miało kłopoty z nauką, tak to powiem w skrócie, i od uwielbień tutaj właśnie, od nałożenia rąk przez kapłanów, wiele objawów zaczyna ustępować i nie mogło chodzić do szkoły wcześniej, bo były z tym kłopoty, w tej chwili już chodzi. Chwała Panu za to wszystko. I teraz może damy tutaj koleżance, niech powie swoje świadectwo. I jeszcze zanim powie, ja zapraszam w tej chwili teraz do nas, do mnie i do Jacka, jeżeli ktoś chciałby powiedzieć swoje świadectwo, to niech nam powie i potem zaprosimy do mikrofonu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Agata. Jakiś czas temu mówiłam już swoje świadectwo, ale chciałam przywołać je jeszcze raz, ponieważ mam potwierdzone je w badaniach lekarskich. Na jednej ze mszy świętych o uzdrowienie wspólnota powiedziała, że jeżeli ktoś chce, żeby pomodlili się nad nią wstawienniczo, to są proszeni, żeby podejść pod ołtarz. Ja miałam problemy z mięśniakami macicy i właśnie z tą prośbą podeszłam pod ołtarz, żeby Pan Jezus mnie uzdrowił. Pani ze wspólnoty powiedziała jeszcze takie słowo, że na to uzdrowienie trzeba poczekać. Wiedziałam, że nie stanie się ono od razu. Jakiś czas, parę dni potem, słyszałam głos w sercu, który mi mówił: jesteś uzdrowiona. I miesiąc temu nasz gość, Krzysztof ze wspólnoty ze Skierniewic, powiedział takie słowa, że jeżeli ktoś wie, że Pan Jezus go uzdrowił, niech chodzi, idzie do lekarza i potwierdzi to w badaniach. I w tym tygodniu byłam u lekarza, miałam badania i nie mam tych mięśniaków. Chwała Panu. Jeszcze przepraszam, tutaj kolega mi przypomina. Dopadła mnie rwa pulszowa. Ja w ogóle jestem wielką zwolenniczką tej modlitwy wstawienniczej. I na naszym uwielbieniu we wtorek, tutaj Jacek, nasz lider, powiedział, że jeżeli ktoś chce, żeby pomodlić się nad nim wstawienniczo, niech podejdzie. Oczywiście ja byłam przeszczęśliwa. Z tą w ogóle intencją poszłam na to uwielbienie, bo bardzo bolała mnie ta noga. Nałożyli na mnie ręce, modlili się. I w nocy też wybudził mnie głos, który mówił: jesteś uzdrowiona. W środę już nie brałam żadnych leków. Byłam w Częstochowie na zesłaniu Ducha Świętego. Nic mnie nie bolało, także chwała Panu. Zachęcam wszystkich do tej modlitwy wstawienniczej. Przychodźcie do Pana Jezusa ze swoimi problemami. On naprawdę uzdrawia przez te osoby. Jeszcze tylko dwa świadectwa przeczytam i już będziemy przychodzić do modlitwy. Chcesz dać świadectwo, tak? To powiedz tu Jackowi, a ja będę czytał. Kobieta, lat około 40. Miałam problemy z kością piszczelową i od kilku dni nie mogłam stać. Towarzyszył mi bardzo duży ból przy każdym ruchu. Po adoracji i rozeznaniu, że Jezus uzdrawia lewą nogę, poczułam ciepło. Od tej pory ból odszedł i mogę swobodnie się poruszać. Chwała Panu. Kobieta, na adoracji było słowo poznania, iż Bóg uzdrawia osobę ze złamanym sercem i trudnościami w małżeństwie, a także, że Jezus zabiera depresyjne myśli i lęki, wypełniając serce radością i Bożym pokojem.
Zaświadczam, że tą radość otrzymałam. Chwała Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Monika. Już nie mogę milczeć, bo to, co się wydarzyło przez rok w moim życiu, to po prostu wylanie łask, wylanie takich łask, o których nawet no nie marzyłam. Zaczęło się rok temu. Rok temu było bardzo źle w mojej rodzinie. Mój syn chorował i tak naprawdę nie wiedzieliśmy przez rok, co mu jest. Miał nauczanie indywidualne i po prostu nie byliśmy nawet w stanie czasami przyjść na mszę, bo był tak nadpobudliwy. Kręcił się w kółko, zatykał uszy, musieliśmy wychodzić i po raz pierwszy na nabożeństwo, na uwielbienie trafiliśmy w kwietniu w tamtym roku i to nie było planowane, bo nie udało nam się trzykrotnie wyjść na mszę z nim. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Diagnozy zaczęły przychodzić dopiero w czerwcu. Okazało się, że ma zaburzenia słuchowe, ma bardzo nadwrażliwy słuch, więc organy, no, muzyka, hałas w szkole powodowało takie rozkojarzenie w tym dziecku, że no, nie był w stanie myśleć, po prostu nie funkcjonował normalnie. Uczęszczanie na mszy było bardzo, bardzo dla niego nawet uciążliwe. Ale przyszły diagnozy, centralne zaburzenie słuchu. Jest teraz pacjentem w Centrum Zdrowia Dziecka. Jeździmy tam na rehabilitację. Ale prosiłam Pana Boga, Boże, daj mi ludzi, którzy zdiagnozują chociaż moje dziecko, żebym wiedziała, co jemu jest. I przyszła ta pomoc w tych ludziach. Przyszła pomoc u nauczycieli, ponieważ nie funkcjonował w jednej szkole, spróbowaliśmy w drugiej. Od września nauczyciele wiedzą, że ma problem z koncentracją, ale funkcjonuje. Jesteśmy praktycznie, co miesiąc jesteśmy na uwielbieniu. Chłopiec funkcjonuje, siedzi na pierwszej ławce, ale słyszy w połączeniu z rehabilitacjami, trwaniem w modlitwie, dajemy radę. Było bardzo źle. Było tak źle. Naprawdę nie wiedzieliśmy, co robić. Odnaleźliśmy tą drogę. I no, ta moja modlitwa cały czas jest skupiona na dziecku. Ale wydarzyły się sprawy, o które ja nie prosiłam, a wydarzyły się uzdrowienia mojej osoby. W sierpniu zaczęłam tracić głos. We wrześniu było już gorzej, więc zgłosiłam się do lekarza. Nie mieli aparatury, żeby mi to zdiagnozować. Odesłano mnie dalej do Warszawy. Stwierdzono, no i właśnie chciałam powiedzieć, wymieniona została moja choroba w modlitwie, o którą nikomu nie mówiłam, że w ogóle przyszłam z jakimiś dolegliwościami swoimi. Ale została wymieniona, że się modlą za osobę z niezdiagnozowaną chorobą krtani. Poczułam, że to jest o mnie. I tak było. Za tydzień miałam już diagnozę. Były to guzy na krtani. No i podobnież jest to bardzo taka choroba, która trwa kilka miesięcy. Było nabożeństwo uwielbienia. Wiedziałam w ciągu tygodnia, co mi jest. Zlecono mi rehabilitację w połączeniu z ćwiczeniami różnymi, ale ja za tydzień na nabożeństwie mówię do męża, słuchaj, ja zaczynam mówić. Mało tego, zaczęłam już śpiewać z grupą. Poszłam, ale ta rehabilitacja była już zlecona, więc poszłam na tę rehabilitację. Były wizyty lekarskie i powiedziano mi, że pierwszy raz mają taki przypadek, żeby
właściwie ja przyszłam, po co ja przyszłam, bo ja mówię. No nie wiedzieli, o co chodzi. Jeszcze raz była wizyta, no bo może jednak stracę ten głos. I jeszcze raz, a w marcu miałam taką wizytę, gdzie powiedziano, nic nie mam. Po prostu nic. Właściwie wszystko jest w porządku. To było jedno. Mówię, nie prosiłam o swoje uzdrowienie, a dostałam. A drugie, jak wróciłam z synem 3 stycznia ze szpitala, z rehabilitacji, mieliśmy taki pobyt, wpisaliśmy Nowy Rok w Centrum Zdrowia Dziecka. 8 tam przebywaliśmy. Ale po tych 8 wróciłam. No i szykowałam się, jeszcze mam, mówię, jeden dzień wolnego. Następnie, no na następny dzień idę już do pracy na noc, bo pracuję na noce. Nie dało rady połączyć choroby z pracą dzienną. I też Pan Bóg pomógł, że zatrudniono mnie i dano mi taką możliwość pracy. No i wróciliśmy z tej rehabilitacji 3 stycznia i ja dostałam potężnego ataku. Ataku kamicy. Wiedziałam, że to kamica, bo w wieku 15 lat bardzo cierpiałam na kamicę. No i później tej kamicy już nie było, ustało, ale wróciła po 30 latach z taką siłą, że jak przyjechałam do szpitala, to wiedziałam, co mi jest. To już tam się wszystko zatrzymało, niesamowite bóle. I no, kilka godzin kroplówka i powiedziano mi, proszę iść na badanie USG. Poszłam. Okazało się, że jest kamień 8 mm. Do tego jest mnóstwo kamieni takich na prawej nerce. No i lekarz ustalił takie badanie urografię, gdzie musiałam mieć po prostu usuwane te kamienie. Tylko chodzi o określenie, gdzie te kamienie są i jaką metodą mają być usuwane. I byliśmy tutaj w lutym na nabożeństwie. Rodzinnie, tak? I wydarzyło się coś takiego, co właśnie chciałam powiedzieć, że poczułam bardzo fizycznie, dlatego że czułam, że ktoś mnie po prostu z prawej strony tak jakby się przepycha, dotyka i pomyślałam, że córka się opiera o mnie. I tak mówię, no tyle miejsca w ławce, ona się po prostu tak na mnie oparła, że no już po prostu no, mogłaby jakoś przestać. No ale patrzę, nikogo nie mam z prawej strony. Przyszłam do domu i mówię do męża, do dzieci, słuchajcie, ja chyba już nie mam tej kamicy. Ale popatrzyli na mnie po prostu, no tak zwyczajnie, no tam sobie coś powiedziałam. Później miałam wizytę znów u urologa, badanie to urograficzne, żeby określić, gdzie te kamienie usuwać, jak usuwać. No i jestem na wizycie, gdzie mam odebrać te wyniki, ale byłam dobrej myśli, naprawdę byłam dobrej myśli. Wyniki miałam odbierać 23 kwietnia i dowiedzieć się, co ja będę miała dalej z tą kamicą. Ale pan doktor raz otworzył te wyniki i mówi, nie wierzę pani doktor, bo ona pewnie coś źle w tych badaniach opisała. Poszedł do pomieszczenia osobnego, otworzył płytę z badania. Przyszedł bardzo, bardzo zdziwiony i się patrzył na mnie i mówi, pani nie miała ataku do tej pory. Ja mówię, nie miałam, miałam tylko ten jeden. I później potwierdzenie, że jest kamień. I mówię, panie doktorze, co jest? On mówi, nic nie ma. Nie ma nawet cienia kamieni, gdzie ja bym mógł wsadzić jakąś po prostu rurkę i namierzyć te kamienie, żeby pani to wyciągnąć. I mówi, tu nie ma nawet cienia choroby. Powiedziałam wtedy, panie doktorze, to jest cud. Jeśli pan jest wierzący, powiedział, że tak, to mówię, jest cud. Powiedziałam o tych nabożeństwach, ale mówię, wielkie łaski Pan Bóg uczynił przez rok. Z tej ogromnej ciemności nastała radość w mojej rodzinie. Nadal trwamy w modlitwie i chwała Panu. Już nie mogłam wytrzymać po prostu tych łask, co otrzymałam. Dziękuję.